wiadomo, taka kontuzja jakby może zdyskwalifikować tak naprawdę zawodnika. Ten miesiąc to była tragedia. 3 dni do walki. Znowu w Gdańsku. Fajne uczucie, bo najbliższe miasto do Lęborka i jedyna opcja, żebym tak naprawdę się gdzieś tam wyrwał i w ogóle mógł cokolwiek trenować. Wracam po kilku dobrych latach jako zupełnie inny człowiek, szczerze. Kilka razy miałem podejście rzeczywiście do sportów walki. Właśnie w pandemii, jak się zaczęła, zostaliśmy zamknięci w domach, w mieszkaniach. Siedziałem pewnego dnia i mówię do Kryla, który też został z nami tak naprawdę zamknięty. Mówię do niego, ty dawaj, założymy rękawice i coś tam poboksujemy. Ja przecież kupiłem za ile? 6 dyszek chyba, takie stare emerlasty, takie rozwalone. Kupiłem szczękę tutaj w Goilu za 3 dyszki. Przyszedłem taki zadowolony w ogóle, wiesz, dostałem wtedy taki wpierdol. My w ogóle bez wyczucia to robiliśmy, tak, ty nie ćwiczyłeś, ja nie ćwiczyłem i dawaj, ty mi łapami tak machę. W pokoju, wiesz, w pokoju w ogóle w salonie, gdzie tam pani z domu przychodziła, mówiła, że co wy tam robicie, nie? Ja wiem, że wy tańczycie w dance, a bo to dance był, więc ona mówi, no ja wiem, że to jest dance, musicie ćwiczyć. A my tam, wiesz, lejemy się, mi tam z nosa krew leci. Ja, ale to było śmieszne, no. Koniec. Nie, chwilę później przeprowadziliśmy się do domu, gdzie już zrobiliśmy na tym poddaszu salkę. Zaczęliśmy cisnąć coraz więcej. Cały czas ćwiczyliśmy na tym poddaszu i gadaliśmy o tym, że fajnie by było w sumie w końcu kiedyś zawalczyć czy coś zrobić, przetestować się. Powiem wam, że jest to naprawdę wykańczająca gra i psychicznie i fizycznie naprawdę jest to dość spore wyzwanie, nawet dla Mateusza. Poza treningami oczywiście, do których no, on jest przyzwyczajony, to jednak ta cała medialna otoczka tego wszystkiego, gdzie Mateusz no, jest debiutantem, mimo że my w sieci jesteśmy od kilku dobrych lat, no to jakby to jest zupełnie inna grupa oglądająca właśnie Fame MMA. Muszę to mieć, bo mnie nie wpuszczą bez tego. Strasznie się starasz jakby zachować tylko dobrą twarz i przyszedłeś do federacji dość frikowej, gdzie ludzie lubią tutaj poddymić, a tak naprawdę nie odkrywasz się, jesteś cichy, stonowany, spokojny, martwisz się o każde słowo, bo fajnie by było się trochę tutaj podjudzić. No to dawaj, podjudzaj. Nie no, nie bez... No to było takie zderzenie światów i... Wydaje mi się, że zarówno ja właśnie, jak i on, my jesteśmy troszkę takimi introwertykami, więc my potrzebujemy trochę więcej czasu w takim nowym środowisku, żeby się odnaleźć, żeby zaufać, żeby mieć ten vibe taki naturalny, ale no on po prostu nic nie gra. Jak czuje, że nie ma vibe'u i coś tam, to po prostu będzie siedział cicho i nie będzie reagował na zaczepki. No po prostu tak jest. Jak się czujesz z tym, że jesteś uważany za nudnego tutaj gościa? Nie zadowala wszystkich, no. Jakby najważniejsze jest, żeby być fair z sobą, być fair z przyjaciółmi, z rodziną. Czuć się w swojej skórze jak najlepiej, robić to, co ci się podoba, rzucać sobie cały czas wyzwania, rozwijać się, próbować nowych rzeczy, a nie próbować zadowolić każdego, no. Nie. To jest niemożliwe. Czy nadal stoisz na stanowisku, że aby uchronić się od koronawirusa, należy być młodym przygotowaną? Ja myślałem, że to 27 stopni już się znudziło ludziom, ale... Kiedyś byłem dla wszystkich dobry, a teraz traktuję wszystkich z wzajemnością. Tylko tu jest coś, a tym pierwszym jest... Ja tym chcę złamać dystans, nie? To jest taki duży krok. Dobra. No dla mnie największa zajawa to jest to, że mogłem w końcu wrócić do sportu zawodowego, do tego, żeby rzeczywiście moim jedynym celem stały się treningi i to jest jedyna rzecz, o której teraz myślę, gdy się budzę, jedyna rzecz, o której myślę, gdy się kładę. I jest to rzeczywiście coś, dlaczego warto żyć. Takie będę robił, no, z większym. Jeszcze w dół, nie?
wchodzę trochę jak Boński. O, to siadło teraz. Teraz zjemy się z prawej nogi, hop. Bardziej głowa do przodu idzie. Traktuję trening na tyle poważnie, że jeśli mam powiedzieć, że trenuję na serio, to bym powiedział miesiąc. To zdjęcie pokazuje, że kiedyś chodziłem na kung fu. To jestem ja. Na salach widziano mnie już podobno jakieś 25 lat temu. Także. Realnie teraz dopiero w tych przygotowaniach czuję, że trenowałem tak jak trenowałem kiedyś akrobatyka, że to była jedyna rzecz, na której się fokusowałem i jedyna rzecz, która się liczyła w moim życiu. Robiłem po dwa treningi dziennie. Dla mnie to jest trening. Dużo razy w życiu miałem kontuzję. I teraz w tych przygotowaniach również. Myślałem, że będzie spoko, już się wiesz, nakręcałem, energia fajnie, zaczynały mi wychodzić fajne rzeczy. I na jakimś jednym z treningów BJJ zawinęła mi się noga podczas gdzieś tam przechodzenia, zaplątała się i strzeliło mi kolano, ale tak bardzo strzeliło, że kilka osób wręcz się spojrzało. I miałem takie, oh my fucking god, czy to koniec, nie? Wiadomo, taka kontuzja jakby może zdyskwalifikować tak naprawdę zawodnika. Jak już masz kolejną kontuzję, to nie jest dla ciebie pierwsze dziecko, nie? Tylko już rzeczywiście nauczyłeś się z tym żyć, wiesz jak sobie z tym radzić, jak odciążać i po prostu dalej gdzieś tam pracujesz, nie? Wygląda już lepiej ta noga. Jeszcze dzisiaj porobię z fizjo sobie zakresy ruchu, żeby zwiększyć, bo on mi ten wbija tam jakieś igły w dupę, nie wiadomo co. Mateusz jest taki, że on się nigdy nie poddaje. On jest hard workerem, ma twardy charakter i to, co on sobie wymyśli, to on to osiąga. Człowiek jest uczniem, a ból jest nauczycielem. Ja przez całe swoje życie uczę się walki z bólem, bo jednak te sporty takie trochę nietypowe sobie zawsze wybierałem, dość ekstremalne. Dzisiaj czuję się dobrze, stary. Pierwszy raz dzisiaj czuję się dobrze. Pierwszy raz mogę normalnie ruszać nogą. Ten miesiąc to była tragedia. Ja nie mam jednego takiego zapalnika. Że jestem w stanie powiedzieć, o, motywuje mnie tylko ta rzecz. Na pewno największą motywacją w moim życiu jest Pamela, która po prostu zawsze ciśnie, żeby tu jeszcze zrobić to, zawsze pomaga mi, wiesz, w sytuacjach, w których ja mówię, dobra, chciałbym to zrobić, to ona od razu mówi, jasne, rób to. To jest dla mnie największa motywacja. No ja oczywiście wspieram Mateusza w tych przygotowaniach, my to jesteśmy takie papuszki nierozłączki, więc dla mnie to jest taki teamwork. Prawda jest taka, że walka ma Mateusz, ale walczymy razem w jednym teamie, więc no Kacper zmierzy się z dwoma osobami. Tak, dobre, o to chodzi. Nie możesz się bać, Mati. Powoli, kontrolujmy sobie. Idziemy właśnie zobaczyć pierwszy raz oktagon. Wieczorkiem jeszcze oficjalne ważenie i media trening. Zajebiście. Serio, patrzę na to i tylko czuję takie let's go, dajcie mi go, nie? Matt Fiedlanders! Nie publikował ani filmów, niechętnie pokazywał nawet na dniu z zawodnikiem to co robi. Kiedy oglądacie ten film, znacie już pewnie wynik walki. Ale nie wiecie wszystkiego. No hej. No hej, tato, co tam? No gratulacje, kurde, walka zajebista, jak to mówią wszyscy, to tylko tak wszyscy okej. Okay. No to spoko, jak wszyscy tak mówią.
mam w sumie do zarzucenia sobie nic, bo naprawdę zostawiłem serce w tym oktagonie i nie mogłem dać więcej. Naprawdę, nie mogłem. Najwięcej zrzutów akcji, jeżeli chodzi o walkę. Największy, to naprawdę aplauz. Ludzie wstawali z miejsc. Mega dużo dynamiki. Świetna walka. Naprawdę, muszę mieć 3 miesiące przygotować. Ale jednak. Sędziowie byli niejednogłośni. Ja mimo wszystko szanuję tą decyzję. Taki jest sport. Jak wychodziłem z klatki, to mi się nie chciało, ale dużo ludzi mówi, że ogromny potencjał. Po prostu dziękuję.